Igor Sokulski, który przesiada się z klasy RWD Cup do klasy Super National, do nowego samochodu, nowego starego samochodu, który już widzieliśmy tutaj w Mistrzostwach Polski Rallycross. Igor, jak podsumujesz dzisiejszy dzień i opowiedz nam, dlaczego zdecydowałeś się przesiąść z klasy RWD Cup do Super National i zmienić samochód? Witam, Igor Sokulski. Podsumowując dzisiejszy dzień, zaczynaliśmy jazdę od samego początku. Ciężko było się na pewno zaznajomić z tym samochodem, ponieważ on zupełnie inaczej prowadzi się niż nasze kapowe BM-ki. Ma zupełnie inne zawieszenie, zupełnie inne skrzynie biegów, no i zupełnie inną moc. Było super na wszystkich przejazdach bezproblemowo. Na czwartym przejeździe, gdzie już zaczynałem czuć samochód, już zaczynałem się w niego wjeżdżać. Niestety urwało nam szpilki w kołach, urwane koło i niestety musimy uciekać do domu, składać i przygotowywać się już w 100% do zawodów. Dlaczego zmiana klasy? Zmiana klasy, to może nie do końca można to nazwać zmianą klasy. Przesiedliśmy się dosłownie na jedną, może dwie rundy. Samochód jest tutaj z nami dzięki głównie Robertowi Górniakowi, który wypożyczył nam ten samochód. Więc generalnie spełniamy marzenia.